Witam Was bardzo serdecznie. Chciałam dzisiaj omówić jeden z elementów, który wydaje mi się dość ważny, może czasem niedoceniany. Krótkie pytanie, co to jest ten poziom istotności alfa? Jeżeli jesteśmy w takim dziale jak statystyka matematyczna czy ekonometria i pewnie wiele innych przedmiotów, stosujemy tak zwany poziom istotności alfa. Czasem to może być nazwane nie alfa, a coś innego, ale to jest jakby pewne prawdopodobieństwo, które zakładamy w pracy swojej i liczymy się z możliwością popełnienia pewnego błędu. Oczywiście definicję poziomu istotności oczywiście możecie znaleźć w internecie, bez kłopotu Wikipedia coś takiego Wam poda, ale czym ona faktycznie jest, ta wartość alfa, poziom istotności? Musimy pamiętać, że wykorzystanie ma w wielu tematach, które tutaj Wam pokazuję, przynajmniej na przykład na temacie statystyki matematycznej. Poziom istotności jest ważny do budowy przedziałów ufności, czy dla parametrów, jak odsetek, średnia, czy wariancja, odchylenie. Tu wszędzie występuje poziom istotności i w wielu możliwych wszystkich testach statystycznych. W każdym z tych elementów występuje poziom istotności alfa. Najczęściej, jak mówię, przypomina on wartość, czy przyjmuje on wartość 0,05, czyli 5%. Ja to w ten sposób tłumaczę, że to jest pewien poziom błędu, który zakładamy w badaniu. Jesteśmy, że tak powiem, mówiąc prosto, ludźmi i zawsze jesteśmy bardzo jakby zachowawczy i zakładamy, że na te 5% nasze wyniki z próby, czyli z tego, co początkowo badaliśmy, źle mogą się przenieść na populację generalną. I jednak nasze wyniki czy testu statystycznego, czy zbudowanego przedziału ufności mogą jednak okazać się w jakiś sposób błędne. Więc zawsze trzeba założyć jakiś poziom, możliwość popełnienia błędu przez nas. Nigdy nie jesteśmy czegoś pewni na 100%, zawsze jesteśmy w tym momencie tylko ludźmi i możemy na przykład zbudować przedział ufności dla odsetka osób palących, ale na przykład przy prawdopodobieństwie 95%, czyli przyjmując poziom współczynnika ufności 1 minus alfa równe 0,95, czyli 95%. Poziom istotności nie musi przyjmować oczywiście naturalnie tylko 5%. Są badania, gdzie chcemy uzyskać większą dokładność, a więc w tym momencie zakładamy jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu, czyli na przykład 2% czy 1%. Wtedy trudniej jest nam, bo nasze wyniki są jakby bardziej rzetelne i czasem jest to trudniejsze, dlatego się zakłada najczęściej te 5%, ja mówię na to błąd ludzki, ale też poziom istotności w badaniu może wynosić aż 10%, czyli dajemy sobie większy margines błędu i na przykład wówczas przedział ufności okazuje się już inny niż przy 5%. Tak samo inna decyzja może być na podstawie testów, które tutaj przykładowo mam wymienione w folderze. I ten poziom istotności alfa w tym momencie wpływa bezpośrednio na wartość krytyczną z rozkładu teoretycznego, czyli na jakąś wartość U alfa lub Z alfa, czyli rozkład normalny, czy wpływa to na statystykę testu studenta, wartość krytyczną z tego rozkładu, czy tak jak tutaj macie statystykę pochodzącą z testu F, czyli wartość krytyczną rozkładu F Snedekera, więc tutaj powiedzmy, czy jakichś innych testów, tak jak macie Wilcoxona tablicę, czy Shapiro-Wilka, czy Helfiga, w każdych tych testach, czy Kolmogorowa, wykorzystujemy poziom istotności. Jaki przyjmiemy, to jest zależy albo od nas, jako osób badających, lub od powiedzmy od górnego przyjęcia przez wykładowcę, który nam sobie zażyczy, że mamy przyjąć określony poziom istotności. Jeżeli macie więcej pytań, zapraszam Was do obejrzenia filmów dotyczących tych testów, które raczej wszystkie zdążyłam wymienić, a są na tym spisie. I tam są szczegóły, jak wykonać konkretnie dany test lub przedział.
Ale czym jest poziom istotności, chciałam na oddzielnym filmie Wam przedstawić, żeby to powiedzmy sensownie zrozumieć, czym jest poziom istotności. Życzę powodzenia, zapraszam Was do komentowania, udostępniania i subskrybowania kanału. Pozdrawiam.